I coś tam jest, znowu jakiś filmik w tle. Dzień dobry, panie wiceprezydencie. Tak, podaj rękę. You didn't run. Smart. You don't get it, do you? You can't touch me. I got protection. I'm Teflon. Oj, nie mogę stąd wyjść. Think you're gonna do to me, Mr. Has-been, Mr. Rogue Agent, Mr. Washed Up Spy. We can forget about it right now, because I'm bulletproof. Goddamn bulletproof, you hear? Oh, really? Muszę cię zabezpieczyć, tak? No dobra. Teraz się chyba nie ruszysz. Wow, co te mi zrobili z głową? Granate! Spadam stąd. Mam nadzieję, że kogoś chociaż zastrzeliłem, no. Jeszcze, jeszcze. O, troszeczkę ich tam... Nie, jeszcze tutaj jesteście! No, sobie rzuciłem granata, ale jestem inteligentny. A, to jest mina chyba. Oj, spadam! Mogę wyjść przez okno? Oczywiście nie mogę wyjść przez okno, no jasna cholera, i mnie zabili. Dobra, muszę jakoś stąd spadać. A, no co jest? Nie chciałem żadnej kamery samoprzylepnej, do jasnej cholery. Jasny gwint. Dobra, frag out. Panom damy granat EMP, panom gramy granat EMP, damy zdalnie detonowaną minę, coś tam wybuchnie. Granat odłamkowy. Co jeszcze mamy? Pilot do kamery nie chce. Granat błyskowy. Granat EMP. I mogę sobie po prostu pobiec. Tak? A no nie, bo ktoś tutaj może być zaraz. Teraz to możecie mi naskoczyć, wiecie? Teraz to chodźcie tutaj, no. Cwaniaki. No chodźcie, cwaniaki. Tak, ostatni raz widzieliście mnie w tym miejscu. A panom już podziękujemy, dziękuję bardzo. Przeładujemy. No, chodźcie. Nawet mnie nie widzicie. Oj, no, ale pojedynczo, panowie, nie pchać się. No, patrzcie, jakie mędy, wszyscy naraz wyleźli. Jest. Ale mi pulsuje. Muszę odzyskać życie. No i patrzcie, następny, no. Co za łajza. Nie wchodź tu, idź sobie. Nie wiem, jakim cudem przeżyłem taki atak. No ale cóż. O, jakoś się udało. Dobra, możemy teraz dalej iść. Tylko gdzie? 34 metry, ale chyba przez te wyważone drzwi przez nich, oczywiście. Dobra, wiecie co? Ja zaraz wracam. Także na razie. No, od razu człowiekowi lżej na duszy i w ogóle. Jeżeli wiecie, o co mi chodzi. Dobra, idziemy dalej. No i czemu zawsze do mnie zrzucają takimi dziwnymi, strasznymi... Czym? Granatami dymnymi. A ty co tutaj chcesz? Panie, idź sobie stąd. Wy włączacie takie wspaniałe gogle, jak ja mam. Alkogogle, proszę pana. I co, i masz zamiar tutaj w ogóle wyjść, czy nie? No gin! No. Oni są, kurde, tough guy, tak zwani. Znowu mi smoka puszczą? No myślicie, że ja was nie widzę? Też mam takie gogle. Jesteście coś głupi. O, dziękuję. O, chyba mi rzucił granat jakiś. Dobra, mniejsza z tym. Gdzie ty jesteś? A, tam jesteście. Jeden jest za jakimś filarem, a drugi jest tam. No, ja jestem tutaj, tak, właśnie. Gdzie wy jesteście, do jasnej cholery?
Ile wy macie tych dymnych granatów, no? Po prostu mnie zaczyna to denerwować. No i zobaczyli mnie. I teraz jestem spalony, moja kryjówka jest spalona. Gdzie jest ten następny, żeby mi tutaj czasami nie podszedł? I sobie tutaj podejdę. I on mnie nie widzi, tak? A nie, może i mnie widzi. Tam jesteś. Masz takie wspaniałe Google, a nie wiesz, gdzie jestem. Tutaj. A kuku. Tak. Ale dziur na ścianie. Dam też swoje troszeczkę. Patrzcie, ile mam swoich. Oj, oj, jakaś tej pani jest. No dobra, nie będę w nią strzelał. I checkpoint. By the time Grimm got a hold of Sam, Reed's men were kicking in the Oval Office door. She was there, and she could see that the president's protective detail was going down. The plan was for Sam to meet with Grimm in the press room where they'd figure out what the hell to do next. Of course, Grimm already had a plan, one she hadn't bothered to tell Sam about. But that shouldn't have surprised him. Some things and some people just don't change. No, Grimm's daughter tam gdzieś jest. To jak można mieć takie dziwne nazwisko? Bardzo dziwne nazwisko, no mniejsza z tym. Spotkaj się z Grimm w sali konferencyjnej. Ciekawe, co będzie miała nam do powiedzenia. Myślicie, że tędy możemy przejść? Chyba tak, bo to jest niżej. O, puśćcie. Dęk. Oho, powolutku, powolutku, no sam. Nie rób takiego. Chodź ze tu. Ma ktoś zamiar tutaj przyjść? W ogóle wyjść? Albo coś? O, wrzucimy cię tam. Nie, nie dało się ciebie tam wrzucić. No tak, tu jest troszeczkę za płytko. Więc nic byś sobie nie zrobił. A ten pan tutaj mierzy w nas. I chyba... nic mu to nie da. Ja tak sobie pomyślałem, że zajdziemy go od tyłu. Właśnie, tamten brzydal sobie poszedł. Jejku, ile ich tu jest. A może wiecie, jak zrobię? Zrobię tak, tak, tak. I tak, i bez problemu. Brzdęk, brzdęk, brzdęk i brzdęk. Dziękuję bardzo. I to by było na tyle. Idziemy dalej. Tylko w którym kierunku? W którym kierunku? Nie, po schodkach do góry nie. Tutaj jest kuchnia, też nie. Co to było? Ale fajnie to zrobił, jeszcze raz chcę. Pokaż, jak to zrobiłeś sam. Fajnie. Dobra, idziemy dalej. Jejku, a ty tutaj jesteś jeszcze? No, i się nie skumałeś, że twoi koledzy oj, chyba rzuciłeś mi granata. Ała! No tak to się nie bawimy, kolego. No patrzcie, no rusza się jak... jaki frag, idź sobie. Dobrze, że mamy nieograniczoną ilość naboi. To jest na pewno... Ojejku. No nie, no sorry, chyba Secret Service. Niestety ci nie pomogę, koleżko. Kto? Kto? Co mnie? Ktoś mnie znalazł. Co? Nie, nie ma. Widzieliście, jaki jestem szybki? No oczywiście mnie już zauważyło. No tak, wystrzela się, wystrzela, zagrzeje. Prawda? Tam jest jakaś chyba beczułka do rozwalenia. Ała! No ileż to będzie strzelać? Już, już mnie tu nie ma. Czy mnie się tak świeci dziwnie ekran na czerwono, bo jestem... poturbowany, czy co? Wow!
Gdzie oni są? Jaj. Dziękuję panu. Po coś tutaj przychodził, no, stary. Oj, chodź tu. Ała. Jeszcze tam jeden był, łajza. No, na pewno będziesz chciał tam przyjść, tak? No to sobie chodź. A ja podejdę tutaj. I ty się niczego nie będziesz spodziewał, jak ja cię zajdę od tyłu. Chodźże tu. Dostałeś kopniaka. Chyba nic nie zdziałasz. Więc... Oczywiście tam krzyczą teraz, że zbijemy cię, jak tu wejdziesz, nie wchodź tu, a ja cię tu wyrzucę. Ojej. Chciałem cię wyrzucić, no ale sorry, tutaj są drzwi. No cóż, tak też bywa w życiu. Że ktoś natrafia na zamknięte drzwi. Fajna biblioteczka, zawsze chciałem mieć taki pokój. Całe ściany w książkach. Fajnie to wygląda. No dobra, mniejsza z tym, idziemy dalej. Kto obsługuje ten wspaniały wynalazek, jakim jest ta wieżyczka? No, on mnie wybitnie denerwuje i bym chciał go zlikwidować. No i oczywiście mnie znalazł, no jasny gwint. No i musi się znowu wystrzelać. O, chyba że wyjdziesz. Pokaż główkę. Nie ma sprawy. Ała. No chyba ci tam rzucę tego, granata, no bo po prostu nie mogę z tobą. Albo granat EMP. Myślę, że też by był dobry. Ała, ta wieżyczka działa nawet... No i pięknie. No tego nie wiedziałem, że wieżyczka działa nawet... Jak rzucimy tam granat EMP. Sorki. No dłuższe to ładowanie nie może być. O, dziękuję. Na szczęście jesteśmy tutaj blisko. Pam param pam pam. Gdzie tutaj mogę wejść? Tutaj. No i co? No i możemy rzucić tylko chyba granat odłamkowy, no bo cóż tam możemy rzucić. O! Chyba to by było na tyle z tamtym panem. Mogłem tak wcześniej zrobić. Ta wieżyczka przecież jest na jakiś prąd czy coś. Czy na jakiś komputer. No to granat EMP powinien załatwić sprawę. No ale niestety nie. Nie działa to tak, jakbyśmy chcieli, prawda? No cóż. Znowu mamy trupów pełno. Ściele się ich gęsto. Tutaj mamy jakąś walizkę. Nie. No jestem już blisko. No przecież biegnę. Tylko, że mi przeszkadzają. Na pewno tu znowu ich będzie pełno. Tak. Tak, i co teraz? Gdzie teraz? Ja chciałbym tutaj. Hopsasa. Dziękuję. I teraz dalej. Hopsa. I jesteśmy coraz bliżej. Dobra. Nikogo tutaj nie było, no jestem po prostu pod wrażeniem. Ale tam kogoś słyszę. Tutaj zaraz powinni być. No. No nie zawiedźcie mnie, no przecież... Już dawno jakiegoś boom headshota nie zrobiłem. Wszystkich tylko biorę do łapy, że tak powiem. Nie ma lipy. No gdzie wy jesteście? Ludzie. No dobra, idziemy dalej. W takim razie, jak nie chcą... O, checkpoint. To znaczy, że coś tutaj może być teraz zaraz złego. Podejdź sobie troszeczkę bliżej.